Dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Torment Tides of Numenera. I rozwińmy sobie naszą postać. Rozwińmy sobie perswazję. I pogadajmy z osobami tutaj, Lady Anfi. Nie, zostawcie je z wokoju sępy. Diarz, przedsiębiorca, była połączona z Mielawet, zalana łzami desperacją, muci porytwę, zrobionymi rękami i twarz wyraziła rozpad i wal. Pozwolić do wczoraj wcieli, czy migotanie porobu oka, tego co widziała na rzucowe tkaninie, to do osobliwości, kowtor wyglądający modelem frekiego otroku, mieszczony wokół niej, skarbu i jacień zabiera i wszystkie rzeczy. Mówię, złapać swoje skarby, zostały skradzione, a jajce powrodzą wtedy, jak gdyby przewrót był utkany przez mgły. Proszę. Ona ma pieniądze, dajcie mi wiele czasu. Cokolwiek traciła i ma swoje życie. I na rzecz mają odzyskać z powrotem. Oczywiście mam wrażenie, go weźcie wszystko mi pijawki. Jedni zarobiłem za to wszystko, więc zarobię na to znów. Mój wielcielnik, a na scenę, ona powraca do zdrowych zmysłów. Diabeł cię rozpoznaje. Braciszku, co za koszmar. Moja firma gotowała, wszystko mi odebrano. Nakręci go, nie chcę tego przyznać, to jest mi największy tak. Dziękuję za uratowanie mnie od tego. Czuję się, jakby dano mi drugie życie. Gdzie chcę, jakby zacząłem, każdy nas mógł lądować. To miejsce nazywa się labiryntem, jest pewnego rodzaju konstruktem psychicznym. Czyżby bym jak powiedzieć, by z mojego krajobraz mentalny i ty i ja byliśmy w stanie zwrócić te piękne widzenie samej wiewy. Zastanawiam się, czy... Ciąga ręką zdobioną kredytami, skupiam na niej uważnie. Jak dwa wybrzące łańki w trawie pojawiają powietrze, to jego stoją wokół siebie, zacząc ostry, drewniany zapach. Hawar, czy ubiera ten fermentik, bo tu jest char, nie mają żadnych funkcji, były dekoracyjnej. Ale mogę wydawać dużą większość wielkiej osobliwości. Łapię kryształy i wkładam do swojej kieszeni. Daje mi się to miejsce, pozwala mi na więźniów, tylko odganianie cieni, prawda? Trafi wyprodukować tutaj cokolwiek chcesz? Wygląda na dłoni gniazda przedmiotów, niektóre widziałeś w iluzję, niektórymi jej to nie wychodzi. Nie wszystko, niektóre rzeczy. Powiem, żebym rozumiał, jakie prawa tym rządzą. Mogę zrobić coś, co pomogłoby mi tutaj? Zobaczmy dobrze. Tak, ja widzę, że przedmiot pojawił obok niej, śmiać ją. Weź co chcesz. Natomiast te bronie to byłoby fajne dla Kini, dla matkiny Petrynał. Ale jej tu nie ma, więc pogadajmy z Artagalią. Mojista poza Artagalia, kapitana kompanii, rozdzielonej po samotnie, po prostu idzą tu robić. Nosi ręki, pewnie to naśmieją. To w kumie teraz przykłada formę śmiertelną, i to porzucony ma
coś do bicia pod ręką, bądź ze mną, czyli motyfę, udzielę ci kilku rad. Napisz się za taganie, budując nim wieś. Wieś. W jego ręce pojawiają butelkę, dają tobie rękę, która jest zawarta, choć będzie wale upojenie, czuję mięsie twojego ciała, gry na wspomnienie i doświadczenia, które przekazuje ci rozbicie Artagalia. Porozmawiajmy z Artagaliem. Cóż za ciekawe miejsce połączone. Czy wszyscy z was mają takie w głowie? W kierunku te szepty, więc jakby chodziło coś więcej niż tu widzimy. Jak leci Artagalio? Nie czuję prawdziwie, zupełnie jakby był niekompletny. Przynajmniej jest tu dużo rumu. Cieszę się, że tu jesteś. Ty mi powiedz powrócony, czy wygląda to jak miejsce, gdzie kogokolwiek jest szczęśliwy, z tych apelerów nie jestem już w wykwicie. Zostawmy go w spokoju. Siła woli plus 15, akcje perswazem plus 10%, plus obrażeń 20%. Spryt Artagalio. Dobra, i po kolei sprawdzajmy te miejsca. Niski, szczupły gibres był otwarty, bo nie swoją pracę, nawet nie zauważył, do niego podchodzić jego wielokolorowe łuski, wyglądają jak kaskada wielokształtnych odłamku. Te ściska dziwnie, tykające urządzenie, regularnie nie odczytuje wyraz, i twarz mnie z każdym spojrzeniem, po prostu zbawia przez przerażenia w do obwydzenia. Powiedzieć, że są kłącze, drzwa mam roczyliwe, powinniśmy byli wierzyć drzwa, korzeni zarodniki zadały nam zbyt dużo cierpienia. Nie zdziwiony, nie jesteś dla kulonu, krawy tak, że poczęli ty i ja przez życie, pamięć i udręk, pomracie kreatury, ma twoja iluzja. Jeżeli nie masz korzenia, gdy nawet na wpadnie z rodzeństwem, wyznajemy jednością. Jaką iluzję masz na myśli? Nie cierpimy bardziej własnych wyobraźni i rzeczywistości. Wszyscy nas, bracia i siostry, zostali tutaj zwabieni. Zatrzymać, czekujemy na swoje przeznaczenie. Labirynt tworzy iluzję na chwilę i koszmaru z udręku, to sami sobie zadaje, aby się uwolnić. Trzeba uspokoić umysł, poznać samego siebie. Spotkałem tu wpoconych mężczyzn mojej przeszłości. Jeśli nie byłbym pewien, że mu pełni wyraczyłem, nie rozmawialibyśmy teraz. Czy mówimy uwolnić innych od tych iluzji? To, co istnieje, jest rzeczywiste, istotą rzeczywistości jest obalanie wszelkich metafor. Niektórzy mogą uwolnić je sami, tak jak ja. Niektórzy wystarczy powiedzieć, że źródło ich obaw nie jest rzeczywiste. Z pozostałymi? Ponownie ściska tykając urządzenie maszyna, reaguje się wytykając, wywołuje grymas niezadowolenie na twarzy Gibry. To mi więcej problemów. Podejrzewam, że jeśli ktoś wejdzie z nimi do metafory, wyjdzie rękę i prowadzi, mogą zostać uwolnieni. Trzeba zrozumieć natury rywalu. Na razie nie odniosę sukcesu w tym materii. Kim jesteś? I spoglądam swojego znaczącego urządzenia mrowa. Kim? Jest to kolega, który należy do nas. Jestem częścią fizyki, że poznaje mnie tę część od ciebie, która słyszy, co mówisz. Wygląda w dół i klepie urządzenie Efimpi dodaje. Czy jesteś odbiciem kogoś, kogo poznałem? Nie za mnie, nie jest odbiciem Lakuna, wytłumaczę twoje wyobraźnie. Tak jak ty, połucony, wchłonięty przez labirynt, oczekujący na swój los. Czym jest Lakuna? Wytwarzam wyobraźni, pojęcie utworzoną przez zbiorową świadomość. Weźmy na przykład Lohan, nie zanim połączono moje odbicie, moje kiedyś prawdziwy bratki sprzedawca w imieniu Lohan, nie wiem, mowy z konglomeratem artyku, tak czy inaczej jest wytworem tworzonym w całości przez labirynt, nawet nie zdaję sobie sprawy z tego, gdzie jest i czym jest. Co to za urządzenie? Mówię to kolejna iluzja, próbuję zrozumieć naturę na wykcie, rozmowy z innymi nie przyniosę rezultatów, obserwuję je, mam nadzieję, to statnie z pewnością doprowadzi do mojego upadku. Wegnaj! Gotowy. W porządku. O, Bazow. Pogadajmy z nim. Tak. Mazda uderza dłońmi w wodę pod sobą i wali w ścianę. Później w otworze to nie był mój pojęcie tego przekrętego talizmanu. Twojego punktu widzenia nic go nie ogranicza. Mamy sięgnąć we ścianę, którą wali rękami.
Co jest nie tak? Dlaczego dla odmiany ty nie został własny, bo cię pyta, zdaje się, że to nie odpowiada twoje słowa. Mogli mu uciec razem, albo i ponieważ to nie wydostanę. Nic tu nie ma. Może na jakie nawrzenie, by stąd wydostać. Nie jesteś zamknięty, twoje więzienie jest iluzją. Twoje więzienie jest iluzją. Mnie nie uwięzwane urządzenie. Rozumiesz w ogóle ciężko, ja wiem jak działa. Sprawdź, czy możesz go dotknąć. Na lewej ścianie kładź w najlepiej, zdaje się, że nic nie zauważył. Wyciągnij go z klatki. Ja robię dłoń, przyciąga do siebie jednak do bliczorka, do ściany, tego raczej moja twarda się siłą, do niej baczej podstawcie w pokoju, krzyczy przez wykrzywione usta, rozpatrzone nad czym nie chce się zdobać. To mi zrobiliście dranie. Spróbuj zrozumieć naturę od ręki Mazofa. Wiem, że znowu uleziony w łazie tak dawno temu, ale sam ten fan nie powinien sprawiać mu tyle bólu. W końcu mówię w jego agonie, spowodowane granicami swobody, ale wiarę wytwórca powrócił go po raz drugi. Nie niszczy jego więzienia, można dać mu to, czego potrzebuje i pragnie. Pomoc, gondolę, energię, nawrócenie. Może się mu coś da, bo okaże się, że takiej właśnie pomocy potrzebował. Daj mu błyska, trzymaj Mazo, wydostaj się za pomocą tego. Ale się wydobiło teraz się obłać w groczu, że znaczy się pierwszego błyska. Tak widziałem, ponieważ ten teraz udało ci się przemycić mi klucz pod samym nowym tych kolejnych giberów. Buję we błyska swojej dłoni, by gnęga, która ma trochę przywodzenia, którego nie widzi. Po chwili jego głosny grzyt, mój kwas odpływają na wszystkie strony, a smutek opuszcza spojrzenie Mazofa. Patrzę błyska swojej dłoni, to morfo klucz co ty, zwracaj spojrzenie ku tam sobie rozgląda się. Swoim sztucznym okiem szybciej niż kiedykolwiek dzień nie jesteśmy w łazie. To oczywiste, mój ten głupi jak? Inaczej mogła działać komora rezonansowa. Jesteśmy w moim umyśle, a Byrd jest czymś w rodzaju mentalnego konstruktu. Twój umysł, ha, to o wiele więcej. To psychiczny substrat, który jest w rodzaju mentalnego wymiaru, który łączy nas ze sobą. Pana w ciele i każdy z jego dzieci. Przy całej mojej wiedzy i zdolności, które aspekty komory rezonansu były dla mnie tajemnicą. To wiele wyjaśnia. Oto to łączy nas wszystkich, oto wymiar naszych umysłów. Patrzę na ciebie jeszcze raz, jego oczy szeroko otwarły prawo, on też tu jest prawda. Musi tu być i w momencie aktywacji maszyny. Musi go powstrzymać i będzie szukał rodzaja tego miejsca, aby dokończył rozwatu, czyli na gimnazji ocalić ciebie samego. Potrzebuję twojej pomocy, chodź ze mną. Tak, zrobię to, chodźmy. No ja powtarzałem sobie stopy, dałem powiedzieć, co uderza, proces dochodzi jego kola, potem do udmaru, powinien do bo szybko weź to. No i trzeba go powstrzymać, musisz to zrobić. Uczę i resztę go ciało nie rozpływa, ma znikać co dziwniejsze, co człowiek, gdzie jego głos mowy wciąż jest gdzieś zabierzyć, ale nie ma pojęcia gdzie. Aura powogi. Lekka choroba enigmatoidalna. Pula intelekt minus 2. Dobra, już nie mamy tego. W porządku. Gotowy. Dobra, tu przepłyńmy. Tak. Pogadajmy z tobą. Żelasty gibrak i w ogólnym podchodzie rusto układają w przyjazdu u siebie. Choć zreaksowana poza sugeruje twoje komfortowe w swoim otoczeniu, dłoni mają kluczowe zaciśnięta na obszarpanej księdze w skórzanej oprawie. Jakiś i w niewytłumaczalny sposób woda nie ma na księgę wpływu. Lawyer Stone mówi, statystyk i pełnomocnik demografa na człowiek bez gwiazd.
Otwiera swoją księgę, odkładając do ciebie tak, że nie widzi jej zawartości, wyciąga się po znajdzie czas na kilka pytań. Chętnie odpowie na twoje pytania. Glorem przyjaciół jest dyktator, pokłada pióro do karty, otwiera usta. No więc, chyba powinienem, tak najpierw powinienem zapytać o dziwne, bardzo dziwne. Ty masz jakieś pytania do mnie? Czy oprawiona w skórę księga sprawdza się pod wodą? Najpierw patrzę na wolumin, który ma rumurowe okładę zielonego zaliczenia, potem gryzie pióro, zaczyna w bardzo po chwili. I to pewnie jakaś numenera, albo skrót wygarbowany jakimś hydrofobowym środkiem. Ponownie prowadzić powyżej, nie jest książki na pióro, jest faktycznie dziwne, mówię. Szczerze mówiąc, ja zastanawiałem się nad tym. Mogę zobaczyć twoją księgę? Nie mowę, w to wykluczone, absolutnie zakazane. Gorę się tutaj, jak pewnie domyślnie, wypełnię delikatnymi, osobistymi informacjami. Giaf to pewnie w końcu ważność, a ja jako urzędnik Giafu. Muszę zrobić to samo. Myślę, że tej księdze musi być coś ważnego. Proszę, pozwól rzucić mi okiem. No dobrze, ale masz mi oddać z rozkładu pytania, że nie nadzuje z niej dwa dygnane osoby, jest więc przyłaczająca pusta. Tylko pięć stron jest całkiem niebieskiego koloru. Indygo, niebieska, żółta, srebrna i czerwona. Siomy w środku kolorowej sobie nie znajdzie, a tu amarazuje jego postawy całkowicie. Pozbawiony barwy wzór. Co się jednak wyciąga twojej uwadze? Przyjrzyjmy się złotej stronie najpierw. Lew płaska wyzbie, twój jasnofary pławi kaptur, tapiają się w piary. Ty niewidzialny lodowy karawan jest najbardziej widoczny i wiążący w kierunku falazny wiatr. Wiedzą, że ich życia właśnie dobiego końca. Tak, ja nie zdałem sobie sprawy, że ta cifra inwestuje buwę. Później treni, mając będzie miał znaczenie tylko dialog. Wiatr nie ma żadnego władcy, ale to, że się je można zebrać. Te owoce, w których fermentują toksyny. Jak łatwo zabić twoich braci się osuwiają, ciężko zabić dwie w nich wciąż hula w ciała, które dają im ojciec, ciągnąc się z odrzuconych przez niego na wpół, przewrócę z kawałku mięsa. Ciało zawiedzie, wiara za nim podołowi, nie kocha ojca i nie potrafi go ochronić. Gród zaczyna się poruszać, nadchodzi wiadza w nim zmiany, jeszcze nikogo, kto znajduje się na jego drodze. Wspomnienia porzuconego nie waży, nikt coś znajomego, w tym miejscu to nic dziwnego. Przyjrzyjmy się stronie w kolorze indygo. Odór, słonawa, woda, mętna, odski, spalne włosy, śmieci, gnijące na słońcu, to ciebie palą. Twoje stroje są mokre, te wpierą, tylko inaczej. Są odarte skóra, brudna, słona woda, sprawia, że twoje nerwy płoną. Dlaczego to robią przez dym i ból, coraz zrujnowaną ziemię, zatrudną, odartą, wymordowaną. I w końcu pokazują ci kamienną tablicę. Bełkoczą o kontrakcie wykutym w kamieniu wiele pokoleń temu. Transakcja, obietnica. Nie ty to zrobili, przysięgasz już wcześniej i jeszcze gdy tłumaczą potem krzyżą żyjącej sferę, która dla ciebie wychodowo, jak to osłabił ziemię i drążył drogę podmowę, aby tę sferę wzmocnić. Faleństwo, buli faleństwo, całe twoje życie, buli faleństwo i ogień kilka godzin, nie więcej, wszystko się skończy. To nie ja, nawet mnie tu nie było. Śmierć bez powodu, kara bez dziedzictwo, prochów zmyte bez przypływ. Przyjrzyjmy się niebieskiej stronie. Jest czarna wątpliwość, że po usłyszeniu fokowoju znasz różnicę. Także jako przyjaciel, czy ona naprawdę chce ufać temu pedantowi, jego gabinet udekorowany strofeami i wyrównieniami. Największy z nich wyfala za rozwikła i skomplikowanego oszustwa, mającego całej operacji karawanseraju. Prówność, cały pokój niezagracony, skatalogowany, świątynią samowielbienia. Jako widzę ukrycie swoimi odznaczeniami, strzelam się mi ten mistrz zakazał mi coś dokładnie nieodwrotnego. Posłuszeństwo, rozkaz wydałem, a na końcu współpracy genialny umysł, którego żadna nagadka jest tajemnicą, gdy pytanie jest coś rozwojowe, zajęcia jakoś innego, gdy wieczna bitwa się zakończy, połów kres umieraniu. Przyjrzyj się srebrnej stronie. Przeciwko jedzi znajomy połucono oficerii Arcyjca, tak jak ty ma nie przeliknął spojrzenie jego karty w sposób ogarnął. Dziennikarz był zrujnowany, przepustka na wyposażenie prowadzą na stroju. Utratę nigmatów obrony przyczynił jutro do śmierci, części nigdy nie przeżył, bo i kapitan wyciągnął dobrą kartę. Kusić lepiej los, dość długo szansa, w każdym razie pewność. Bitwa nigdy nie dobiega końca. Grawo przepustka siebie i swojej wojnie. Prawie każda kompania wysyłana do Anasu, bo odeprzy atak Halcedona, ale jedna szczęśliwa grupa obejdzie po drodze okolicze miejscowości, gdzie będzie się mogła zawalić. Niestety nie twoją, a w ręku słabe karty. Twój blef zostanie odkryty. Jutro pucy twoi żołnierze będą walczyć o życie. Ten lakociąg będzie nalić, szuka panelonów. Ślepy los podkopujący całą dumę i starania. Przyjrzyj się czerwonej stronie. Śpiewa, urodziłeś się śpiewając. Śpiew odwraca do odwagi zmysłu, do zdrowego umysłu, zapomina, dzięki niemu o sylie. Sam akt śpiewu pozwala ci wyrazić pułapki ważnych myśli. Widziałeś innych, którzy swoją pouceni. Silni, szybcy i piękni, ludzcy. Raz stworzył nawet Gibra, świetnego pływaka, pachnącego rozgrwaną miedzią. Śpiewa do ciebie w ciemności o nich i o ich żywotach widzieli poza granicami getta.
możesz odejść, prawda? Każda czynność, każda zmiana byłaby lepsza. Mówię jednak nie, każda pieśń ma swoje miejsce, przestrzeń, które najlepiej brzmi, gdzie echo i brzmienie harmonizuje ze sobą. To jest twoja pewność, zamknąć cię tu na dobre i złe. Jesteś swoimi własnymi kajdanami, więc śpiewasz. Tak wiele wspomnień, tak wiele żyć uwięzionych w tym miejscu i ciebie jest wytłaczający. Oddaj książkę Lohajowi. To jak sięgę praktycznie puza, kilka są będzie kolorzy zawartość. Jest to mój tatuaż. Tak to czyli całkowicie, ale to dwa różnie ręci głowy i wdycha. No dobrze, przyznajcie raczej, ale to ja wypełniłem te strony. Byli ksiądz od samego początku. Główny demograf ze zdrowiem łuskie, prawdopodobnie demuje chyba nikogo, kogo mógłbym donieść do spisu. Dziwne, prawda? Emfi mój język prawdziwy jest twoją zbiorowej wyobraźni. I jak pani domyśla, że decyzje obrócane są rozmaitymi nieorganami. Pewnie przyciąg myślenie odnośnie do decyzji głównego demografa. Zmiany metody pobierania danych statystycznych mają buchała ręką z tymi wpływami. Zapewnią cię każda osoba je liczy, nawet ja. Daję z uśmiechem. Ja się statystykiem z pustą księgą, która jakimś... A, już za twarz dotarła, próbuję bardzo ludzki wyraz, zrenowanie mnie na nich z ulgą. Ach, mówi, znika z trzaski. Dobra. Gotowy. Pogadajmy z tobą. Myślisz, że byłem częścią twojej iluzji? Być może, tak, Florina zrobi go. To miejsce lepiej to zbyt długo nie przebywać. To nie jest dobre. Wegnaj. Dobra, teraz sprawdźmy to miejsce. Niech tak będzie. W porządku. Okej, tutaj jest Kinia, to z nią pogadam za chwilę. Ruszajmy. Tak. Patrzysz w górę kamienia, poza bym grała w dół, trzymając dłoń okrągły symbol. Włosa mojej matki wie na krawędzi kaptura, który zakrywa większość kościstej twarzy posągu. Na fałdę i w marszczkach szat postaci, nie abstrakcyjne wzory. Przyjrzyj się całej figurze. Nie wiesz dopiero w duchu, kogo przyznają ten posąg. Może była to warta pozorowić innego powróconego, która w jakiś sposób znalazła tutaj drogę. Może nigdzie nie dowiedzieć. Ten sam symbol to zbiór kształtu, krzyż w kwadracie wewnątrz okręgu. Nie powiem dokładnie, nie zaczyna wyglądać, bo to nie jest ten prosty kamień. To jest zrobić głęboki wdech zamyślenia i wspomnienia zamknięty w kamieniu system zamkniętej energii, odbijający się od siebie. Dotknijmy kwadratu. Na kwadracie i wizja spada cię, pokazują pozór ręcząca w siebie w stosu, bo zapady kończą, powiedzieć, czy to mężczyzna, czy kobieta, no wczoraj od tatuaża porzuconego. Wszystkie rzeczy już świetnie wyreptane słowa, dziękuję, dziękuję ci, dziękuję. Zwalnia w kwadrę wizję zanika, dotknij okręgu, trzech wołem po kolei, wizja porywa cię w swoje ramiona, pokazuje widmo kobiecą twarz, to samo widmo kobietę, spotkać samotnie swojego umysłu. Ręka blaknie, po czym widzisz przeźroczyste światło, wkrótce i twarz po raz kolejny jest ciałem. Zwalnia w okręg, wizja zanika. Dotknij krzywa. Słowa w palcu jak krzywa i wizja otwiera swój umysł. Pokazuje ci adentę, gromy spowolnienie, krwiące tysiące uspowiada sama siebie z minicielką, chcącą tylko zemście. Ona umiera. Zwalnia w krzyż i wizja zanika.
Wyciągnij symbol. Radzie wrzut głowy dłoń na symbol pociąga i potem pojawi się wizja. Góry nad światem wycinają go wielkimi, niewidzialnymi krokami. Twarze zamarzują się pod stołu. Całe moje twarze wszystkie mają inną wspólną cenę. Nie mają co dalej połucować. Ciebie i twojego rodzeństwa nigdy nie widać. Obraz znika i wówczas symbol nadjęty w mocy ludzi pociągnie. Niemniej jednak czuję gorsty kawania swojej dłoni, choć jeszcze tylko przez chwilkę. W drogę. Dawmy posąg w spokoju. Teraz pogadajmy z Kinią. Oczywiście. Matkina trzyma swoją broń mocno i krzydły. Kiedy się biła w cienie wokół niej, nabierają kształtu. Matkina ponownie przywołała okropieństwa ataku na kolnik. Przez chwilę cierali z nią zdraw. Pierwszy atakuje z bronią w ręku. Mieszkańcy wioski znów wybierają swoją okropne formę. Jej broń działa i ginący przyjaciele krawają się, oblewając buty mowym początki. Nęk, tik, tak mi przykro, nie wiedziałam. Twarzy w koszmar zmieniają się i wykrzywiają. Dzimawkę pierwszy, twarze palmę, mota, memowil, krocącego bezstępnie. Czwarte szydercze, gardzące nią. Dziko walczy z twarami gromadzonymi przeciwko niej, których każdy z kolei odległ bez zdrady i nieufności. Mruczy i płacze, że została złapana w żywym śnie i wszystko co mój zdrajca, ale to ma wejść, moja wina, muszę rozgonić, spalić. Jestem tu, matkino, nie musisz już walczyć. Jestem tutaj, Nengo, mówię, zacząłem cienia w powietrzu, ja w stronę swojej pali. Podnoś, powinno lancy z ognia od głowy i bierze zamach. Matkina paruje atak i bija nóż głęboko w cieni. Czujesz ciepło idące dla ciebie, wytarł z oryginalnej drodze i potrzebne przemówienie do sądu, tylko tak. Minimalnie słyszałem szeptem, nie chcę już walczyć. Próbuj zrozumieć, jak mogę jej pomóc. Jest silniejsze niż być powinno. I ledwo świadczy twoje obecność, muszę zawalczyć, że sposób tak, że cały już wyżej wrogowi jej żyło. Być może musi stać się jednym z jej wrogów. Potrząśnij ją, aby ją wybudzić. Ej, matkino! Każdy remieniu i początek reguły bezkrycia tańczonym postanowił. Chodźcie tutaj, chodźcie walczyć. Dechnijcie za to, co zrobiliście. Bliw się i pozwól jej zabić się. Bliwa się tutaj wyciągniętymi ramionami. Widząc od razu cię atakuje. Wbijać i owszem, buka jest zbyt wytrwona, by co dalej ważne organy. Niemniej jednak cios boi. Porodzi do jej bliwej i mówi o co mruga. Widzę na uwagę, zaraz pierwszy taf. Nie, kim jesteś? No, zglądaj dookoła, patrząc na cię, które było szczere. Wszyscy nie wyją, zaprawiają do otu. Wszystko moja wina, gdyby nie. Nie jesteś winna ich śmierci, matkino. O, no, nie, to wszystko moja wina. Patrzyłem, umierać, potrafię ratować i nigdy nie wróciłam i... Lepiej to zanotuję. Ona nie patrzy na ciebie, ona nie odzywa się do ciebie. A potem głowa wschodzi po roty, ona widzi raz bierze, co robisz tutaj. Wówczas jestem winna wdzięczność. Za wyciągnięciem jest to labirynt, tam właśnie zostanie, prawda? Śniłam o tym miejscu. Potrzebuję wszelkiej pomocy podczas tego, co jest bliwa. Parę dodatkowych roczy, ale przynajmniej negocjacja, nie? Ma to sens. Czy jak chcesz rozmawiać jakiś plan, to chcesz znowu do mnie dołączyć? Mam wiarę, że dobrą niciem tam nie ma wielkiego wyboru, gdzie będzie pora miejsca. Jestem z tobą. Rozwinijmy matkinę. Potwierdzimy broń lekką. Wykorzystanie przewagi wezmę. I bieganie. Niczym szept. I zdaje się, że będę miał dla ciebie idealną broń. Broń lekką, a jednocześnie potężną.
to zadaje zaledwie 7,2. Zamiast nadzorcy grawitacyjnego dam ci perynał. Śmiertelnie groźna. Jedna chwila i będzie zrobione. Wejdźmy tutaj. Tolmagur. Widzisz, Adlarkę niewolników Tolmagur machające rękami. Cienie i uzależnione od nurtów rodaków migocą wokół niej. Bezcielesne widma oznaczające niematerialną aurę padącego głodu. Za każdym razem, gdy jej dłoń wchodzi przez jednego z nich, gonek miał zrobić to jej stopy zakopane w ziemi, nie może się ruszyć. Czujesz, że nurty to jej zbierają, ale pewnie jak odpowiednio wygłodniały duchy, które otaczają Tol. Te cienie nie są prawdziwe. Mowę się uwolnić. Krzyczy, próbując odgodzić wygłodniałe duchy swoich niegdysiejszych słuchaj, w jakiś sposób twoje słowa przebijają cię przez prawdę. Otwiera oczy i zauważa cię. Wydziela ciebie dłoń pomiędzy waszymi palcami, wskakuje iskry energii. W tym momencie w jej oczach pojawia się świadomość. Cienie wokół niej bledną, jej wargi bezgłośnie wyrażają wdzięczność. Składa stoną głowę na podłodze labiryntu i wsiąka w ziemię, nie pozostawiając żadnego śladu. Zanim się spostrzeżesz. Eritis. Filetis. Jasne. Czyżby Filetis też był powróconym? Wokół starego kamiennego filaru owinęło się opatrzone stworzenie jednego ci gatunku. Wydaje się słychać, kierując na ciebie wędy pajęczy połyskujących oczu. Kowalni pan na samito powodzą się drewno, prawie czego więcej. Chciałem pierwszy wyjaśnić, ale wokół rzeźby czuła silną aurę zdrowego i inteligencji. Zdrowo, gdy na nią patrzył, czuła w coś znajomego. A mistyca, stworzenie pasuje do gawny kategorii 9 świata i chyba jest zbyt inteligentne, być jedno numer rozwoju gościem z innego odległego świata. Nawet innej rzeczywistości. Spróbuj zrozumieć, dlaczego urządzenie jest takie znajome. Serio? Kilka wspomnień wrażę ciebie falę, ale to nie są twoje wspomnienia, należą do twojego rodzaju swojej siebie, do czego przed stworzeniem taki sam jak rzeźba, lecz większym i groźniej wtedy prawowody płacze. Stworzenie wyciąga pazur, a jakie niewidzialne, na siłę zjada twoją klatkę, bierze się o rozbój. Światło pochodzące od stworzenia wypada twoje oczy, stając ci do mózgu pada, gdzie świadomy jest zdolny do wykonania jakiegokolwiek ruchu. W innym wspomnieniu progryw płonącą wioskę poszukiwania jakiegoś artefaktu. Wspomnienie przyśpiewa, ty przekazuje artefakt stworzenia nieprzerwy. Kręcz przed stworzeniem głos zrozumiała twoje umyśle. Powstań, sługo, od dziś nie jesteś upowrócony. Tyś drogocenny i od tej chwili wypowiadasz się w moim imieniu i niech w moją wolę świat. Wspomnienia wymykają się. To coś, co prawdziwy, nieludzki dragocen. Bo jesteśmy do niego swoich własnych, dodatkowych celów, znanych równie jako przedstawicieli. Takie jak Darozy, bo treść w ikwicie giga, po odwróconym skrywowaniu słowieście w człowieku, wykorzystuje nieśmiertelność i chciwość. Nodzeństwa i brak profanowania, wyciąć śmiertelników im również na rękę. Ta wejdźba powstała z ich wspomnień. Jeden z porzuconych był nawet w odległej przeszłości wcieleniem dragocena. Kroj na boki, by zobaczyć, co za tą podążą. Czy nawet upatruje część, która staje wcześniej, to tylko zrzucaj pory, wyraźnie oczy obracają kamienne oczodła twoją stronę. Dotknijmy powierzchni weźby. Ciąga w ręku, zgadza się powiedzmy niepowrotnie, czuje się nic pod własnym oddechem, ma jednak. Czuję, że obserwujesz coś spod tego miejsca, nagle coś gorącego parę cię do... Coś ci mówię, dotykaj tej weźby nie jest najlepszym pomysłem. Dotknij jej. Czupie masz wzrok po jednej śniącej góry, powolny i wyszony synik. A wspaniałe łapy chwytają cię z tyłu za głowę, ściskają ciemny, kłębi się do wokół ciebie, widzę gaz, by... Krzyczeć i bestie uderzają twój umysł, gdy kto są próbuje krzyczeć i wydaje dźwięku ładnego.
trudem budzi, wyczują burkę, że coś się wśród zimnego, to jest dłoń. Początku dać się, że to jedno do trzeba, ale w chwili, po chwili zauważy wybijony wozień naruszony. Zostawmy posąg w spokoju. Naprzód. Ruszajmy. Dobra, zatem włóżmy rozwawony kamień. Kinia, jak tam twoja ilość enigmatów? Skoro nalegasz? Muszę je pozbyć jakichś enigmatów. Naprzód. Ruszajmy. Użyjmy przedmiotu na sobie. Tu i teraz. Tak. Dobra. Eritisie. Eritis to jest miejsce, gdzie chciałem być, tak? Może to wraz biorę mu kliknięcia jego aura, gdzie jest ta chmura górnego. Powitaj, sprawdź, że to się mnie nie obrazi, wydaje nie mi do niego stan, bo cięga górnego hanczykowa tymi wicierami, czerpionymi kolcami. To co Eritis zachowuje kontrolę nad heroldami i oczyszczeńcami. Eritis, co się dzieje? Mogę i powstrzymać mu ryble. Tutaj nie są we mnie, mogę zostawić za sobie i spróbuję. Starczy mi sił, jeśli później nas zmienimy układ Eritisie. Nie możesz złamać tylko dlatego, że początkowo go nie przyjąłeś. Czy nie zabije Eritisa? Podążając za nierozumianie stricte, nura w dłoni złotych mówy. Na twój rękę wygitałem kwawy z zachowatej linii, nie poddaje się, nie podoba się publiczność. Który przejawieniem wizuje twojej dotyki. Ze wstrzyknięcia do chmura swojego towarzysza publiczność krzyczy jednym głosem. Honor, fabułatę, ukradź, błąd. W tym środku zdrowany przecież złotych chmur skóry niewielka i zapotem kolejna. Chwała płomieni rozchodzi po chmurze, znaczy miejsce, w którym nano demony spadają do podróży. Płomieni nie palą, łaskoczą. Po chwili po chmurze staje tylko dym. Bracia Eritisa, przejrzysty rozpływa się, niewygodny bohater wojownik i champion. Bohater użyje większości powiem prawie pasterza. Dłon mają ci na powygnania. Potem Eritis znika. Serio? Straciłem towarzysza właśnie? To nie miało być tak. Eritis jest moją główną... Jest moją główną siłą bojową. Ja nie chcę go wymazywać. Dobra, moi drodzy. Dogram do momentu... Dogram to do momentu... Poza kamerą, do momentu, w którym ten... A tymczasem do zobaczenia, cześć.